Środa, 7 lutego, Anna Tabaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Od kilku dni rośnie poziom rzek w naszym regionie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed wezbraniem wody. Alerty obowiązują m.in. na południu kraju. Najgorsza sytuacja w Śląskiem jest na Brynicy, gdzie przekroczony jest stan alarmowy. W związku z opadami deszczu także Wodli i Zwarty przedarły się przez wał w powiecie kłobuckim. A to nie jedyne miejsca, gdzie jest problem. Fatima Orlińska. Intensywne opady deszczu wciąż zbierają żniwo. Od kilku dni w województwie śląskim służby walczą z żywiołem, usuwając skutki tego, co pozostawił po sobie deszcz. Od wtorku rano w ciągu doby straż pożarna w całym regionie odnotowała ponad 130 interwencji, a z każdą godziną w ciągu dzisiejszego dnia ich liczba rosła. Zdecydowana większość z nich związana była i jest z odpompowywaniem wody. Najwięcej pracy mieli strażacy w powiecie częstochowskim i będzińskim. Ze względu na aktualną sytuację meteorologiczną na terenie powiatu będzińskiego notowaliśmy ponad 50 interwencji związanych głównie z lokalnymi podtopieniami. Podtopienia dotyczyły głównie posesji, piwnic oraz jezdni. Ze względu na to, że przewidywane są kolejne opady, podnieśliśmy stany osobowe, aby skutecznie i szybko interweniować. Do większości podtopień dochodzi wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych, który w sposób naturalny wzrasta wraz z kolejnymi godzinami opadów. Są miejsca, gdzie wezbrane rzeki przerwały wały powodziowe, jak na przykład w Starokrzepicach w powiecie kłobuckim. Ostrzeżenia hydrologiczne 2. i 3. stopnia dla Śląskiego będą obowiązywały przez kilka najbliższych dni. Cały czas te wzrosty będą przewidywane na Śląsku. W tej chwili mamy przekroczone stany ostrzegawcze, stany alarmowe na niektórych wodowskazach i w ciągu najbliższych dni cały czas spodziewamy się tych opadów, które będą się również do tych dalszych wzrostów przyczyniać. Te wzrosty i te opady, które tak naprawdę, jeśli patrzymy na sumy tych opadów, one nie są jakieś bardzo wysokie. Ale tutaj należy pamiętać o tym, że tej wody w tej chwili jest bardzo dużo, retencja jest bardzo wypełniona, także nawet takie opady, które nam tutaj właśnie z tej perspektywy wydają się stosunkowo niewielkie, jeśli chodzi o ich ilość, one cały czas będą i mogą być groźne. I te opady mogą się pojawiać tak naprawdę do końca weekendu. Od poniedziałku troszeczkę może się to uspokoić. Sytuacji nie poprawia fakt, że poza opadami deszczu wciąż występuje odwilż, która lokalnie może dodatkowo podnosić poziom wód. Pozytywnym aspektem według prognoz może być zapowiedź ustania silnego wiatru, który odczuwalny jest od kilku dni. Poza opadami weekend może przynieść również wyższe temperatury. Sytuacja pogodowa odrobinę się ustabilizuje ze względu na to, że cyrkulacja zachodnia to jest okres z porywistymi wiatrami, które mieliśmy styczność z nimi przez ostatnie kilka dni, się zakończy. Już w środowe popołudnie i to jest również w czwartkową noc i również początek piątkowej doby spodziewamy się okresu z opadami deszczu, przechodzących powoli w opad deszczu ze śniegiem. W Beskidzie Śląskim i w wyższych partiach gór opad ten w głównej mierze będzie w postaci śniegu. I tutaj chcieliśmy również zaznaczyć, że bazując na obecnych modelach numerycznych dostępnych ogólnie, również zauważamy, że weekend będzie pod oznaką dosyć już w miarę wysokich temperatur, w głównej mierze będą to temperatury powyżej 8, 9, nawet może i 10 stopni. Według specjalistów sytuacja w najbliższym tygodniu nie będzie jeszcze jednoznacznie unormowana. Dla miłośników zimowej aury pojawia się cień nadziei, że zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Od początku roku mundurowi odnotowali 133 wypadki w całym województwie. Łącznie zginęło 15 osób. Choć wynik jest dość wysoki, śląski garnizon policji przyznaje, że patrząc na ubiegłe lata, śląskie drogi są bezpieczniejsze. Spada liczba wypadków, a co za tym idzie, jest mniej ofiar śmiertelnych i rannych. Zauważają to także katowickie władze, które przyznają, że mimo wzrostu zarejestrowanych pojazdów na terenie Katowic, liczba wypadków maleje. Karolina Komada. Brawura i lekceważenie przepisów to najprostsza droga do tragedii. Tak było w Wilkowicach. Kierowca rozpędzonym BMW wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle. W tym przypadku nikomu nic się nie stało. Nie można tego powiedzieć o zdarzeniu w Tychach z niedzieli 4 stycznia. Na ulicy Oświęcimskiej kierowca BMW nie dostosował prędkości do panujących warunków, wypadł z drogi i uderzył w bramownicę. Zginęła pasażerka. Dzień później, 5 stycznia, zginął 63-letni mężczyzna, który został potrącony na drodze wojewódzkiej nr 483 w Woli Kiedrzyńskiej. Choć podobnych wypadków jest więcej, policja widzi poprawę.
jest bezpieczniej niż w tym analogicznym okresie roku ubiegłego. Od początku roku odnotowaliśmy 133 wypadki, w których 15 osób zginęło, a nieco ponad 150 zostało rannych. Porównując te dane do roku 2023, to jest aż o 53 wypadki mniej i mniej o 60 osób rannych. Jeżeli chodzi o osoby zabite, to ta liczba jest taka sama, wynosi 15. Z roku na rok policja odnotowuje coraz mniej wypadków drogowych. 2023 rok był rekordowy, jeżeli chodzi o poprawę bezpieczeństwa. Zginęło o 29 osób mniej niż w poprzednich latach. Różnice zauważają też katowickie władze. Patrząc z perspektywy 10-letniej, to można powiedzieć, że o 50% zmalała, ponad 50% zmalała ta liczba wypadków, bo było ponad 300. Dzisiaj mamy 140 kilka wypadków i to jest absolutnie wielka, wielka sprawa i cieszymy się z tego bardzo. I oczywiście te działania są zintegrowane, bo to nie tylko kwestie infrastrukturalne czy poprawa infrastruktury drogowej. To też wprowadzenie strefy tempo 30, przeprowadzanie akcji zachęcających do noszenia odblasków czy wprowadzenie innych rozwiązań w celu uspokojenia ruchu. Stosujemy również rozwiązania, żeby wymusić na kierujących ograniczenie ruchu. Jest to wszystko powiązane również z rozwiązaniami administracyjnymi poprzez wprowadzanie stref ograniczonej prędkości. To jest jedno z takich rozwiązań. Drugim takim rozwiązaniem to jest przede wszystkim działania dla poprawy niechronionych uczestników ruchu drogowego i to jest dla ruchu pieszego, czyli tworzymy strefę ruchu pieszego. Tworzymy również warunki dla swobody tego ruchu pieszego, jak również dla ruchu rowerowego. Realizujemy cały program dotyczący budowy infrastruktury rowerowej. I właśnie korzystanie z transportu rowerowego, czy też coraz częstsze korzystanie z komunikacji miejskiej wpływa na zmniejszenie ruchu samochodowego, a przy tym zmniejszenie liczby wypadków. Wmówił chorym kobietom, że nie mają raka i zlecił im plastra oczyszczające. Obie pacjentki nie żyją. Katowicka prokuratura oskarżyła 56-latka o oszustwo. Tomasz S. udawał lekarza. Używał m.in. wahadełka i generatora plazmowego, oferował maty grzewcze z kamieniami. Prokuratura bada, czy ofiar jest więcej. Karolina Komada. Mieszkaniec województwa małopolskiego, 56-letni mężczyzna, ogłaszał się w internecie i twierdził, że zajmuje się medycyną holistyczną i działalnością paramedyczną. Trafiły do niego dwie kobiety chorujące na nowotwory złośliwe. Przeprowadzone zostały przez oskarżonego w chwili obecnej rzekome badania tych osób, m.in. przy użyciu wahadełka. Mężczyzna stwierdził, że kobiety nie chorują na nowotwory, stwierdził u nich występowanie różnych patogenów, zalecił im zaprzestanie dotychczasowego leczenia, przyjmowania leków i korzystanie z jego porad. I faktycznie kobiety zgodziły się na taki sposób rzekomego leczenia. Wynajęły od tego mężczyzny generatory plazmowe, ponieważ zalecał im naświetlenia tymi generatorami plazmowymi. Przekazały łącznie na poczet tego leczenia kwotę ponad 45 tysięcy złotych. Obie kobiety zmarły, jedna w wieku 66 lat, a druga w wieku 35 lat. Sprawy do prokuratury zgłosił mąż jednej z pacjentek. No, na skutek takich nieuprawnionych, szkodliwych działań oskarżonego w tej sprawie utracono bezpowrotnie kilka miesięcy prawidłowego leczenia, co mogło opóźnić jakby ten rozwój procesu chorobowego i zmniejszyć zarówno cierpienia fizyczne, jak i psychiczne obu kobiet. Przesłuchany w charakterze podejrzanego śledztwem mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa Katowice Wschód. Tomasz S. odpowie za oszustwa na szkodę dwóch kobiet, narażenie ich na bezpośrednie niebezpieczeństwo, utraty życia albo doznania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za zarzucone mu czyny mężczyźnie grozi kara do 8 lat więzienia. W odrębnym postępowaniu prokuratura będzie badać, czy ofiar było więcej. 38 lat historii i wielu zadowolonych klientów, choć przez ten czas bywało różnie. Nigdy nie zdarzyło się, by pani Mariola nie miała z czego zapłacić pensji swoim pracownikom. Niestety koszty m.in. materiałów, które na co dzień wykorzystuje w swoim zakładzie krawieckim w Bytomiu, znacznie wzrosły. Postanowiła pomóc jedna z klientek. Wrzuciła na swoim profilu wzruszającego posta, który w ciągu jednego dnia udostępniło prawie 1000 osób. Magda Sincewicz. Pani Małgorzata bardzo długo mieszkała poza Polską. Postanowiła jednak wrócić do domu, do Bytomia, w którym się urodziła i który pamięta sprzed lat. Widzi też, jak jej ukochane miasto przez ten czas się zmieniło. Nie zmienili się jednak niektórzy mieszkańcy, którzy przez wiele lat służą innym. Choć jak się okazuje, nie jest to zawsze takie proste. Postanowiła o tym powiedzieć głośno.
Napisałam post i napisałam go tutaj. Przybiegłam szybko tutaj do bistro, żeby móc spokojnie napisać. I za 5 minut był udostępniony i powstała jakaś lawina. Bytomianie są wspaniali i zaczęli to udostępniać, zaczęli polecać panią Mariolę. Do dzisiaj jest ponad 900 udostępnień i zobaczyło to 70 tysięcy osób. Osób, którym najwidoczniej nie jest obojętny los tych, którzy żyją i pracują w ich ukochanym mieście. Miejscu, które dla samej pani Marioli jest też niezwykle bliskie. Bo to właśnie tu dorastała, uczyła się i marzyła, że jak tylko dorośnie, zajmie się swoją pasją. I tak robi do dziś, myśląc już nie tylko o sobie, ale swoich pracownikach. To nie jest wziąć, zwolnić pracowników i powiedzieć, no niestety nie ma na wypłaty. Chcielibyśmy coś robić, nie? Jakoś ciężko to... Wszystko poszło, takie koszta poszły w górę, że jest ciężko, nie? W ogóle jest ciężko zarobić na wypłatę, a klienci jak słyszą cenę, no to odwracają się i wychodzą. Bo u wielu z nich sytuacja też nie jest kolorowa. Starają się jednak jak mogą, by wspierać się nawzajem. Są też i tacy, którzy mimo że przenieśli się gdzie indziej, wciąż wracają w swoje stare kąty. Bez takich specjalistów to nie dalibyśmy sobie rady. Tym bardziej, że jeśli ktoś chce wyglądać poważnie i dobrze, no to jednak lepiej o to zadbać, a nie chodzić w typowych gotowcach. No i też jest najważniejsze, że nie tylko kupować w second handach po prostu, żeby wspierać też... nie wspierać fast fashion, tylko żeby jeszcze przy okazji wspierać lokalnych przedsiębiorców, bo to jest bardzo ważne, a często ci ludzie mają niesamowite historie w niesamowitych miejscach i trzeba po prostu coś takiego wspierać. Nierzadko przedsiębiorcy ci mogą zwrócić się o to z prośbą do miasta. Część z nich jednak nie wie, jak to zrobić. W zależności od sytuacji danego przedsiębiorcy może on na przykład wystąpić o ulgi w opłacaniu podatków lokalnych, takich jak podatek od nieruchomości czy podatek od środków transportowych. Może również ubiegać się o rozłożenie na raty czynszu dzierżawnego czy też opłaty przekształceniowej. Również zachęcamy do kontaktu z Powiatowym Urzędem Pracy, ponieważ Powiatowy Urząd Pracy dysponuje szerokim wachlarzem narzędzi wsparcia przedsiębiorców. To są takie narzędzia wsparcia jak refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, różnego rodzaju finansowanie stażów, szkoleń czy też dofinansowanie zatrudnienia pracownika w ramach robót interwencyjnych. Warto rozejrzeć się wokół siebie, bo pomóc możemy też sami. Pani Mariola zapewne będzie bardzo wdzięczna, a my zadowoleni z tego, w jak fachowy sposób podeszła do naszych ubrań. Gdy mocno wieje i brakuje nam słonecznych promieni, cierpi i ciało, i psychika. Pogoda ma na nas ogromny wpływ. Depresja od lat jest pod lupą naukowców. Teraz mają kolejne wnioski. Wyższa temperatura ciała może być związana z silniejszymi objawami tej choroby. Jednocześnie wykazują, że paradoksalnie to nie schładzanie organizmu, na przykład poprzez zimne kąpiele, może złagodzić objawy. O tym i o wpływie ciepła na nasze samopoczucie ze specjalistami rozmawiała Fatima Orlińska. Amerykańscy naukowcy zbierali dane przez ponad pół roku, a grupę badawczą stanowiło 20 tysięcy pacjentów z ponad 100 państw. Przebadani nosili czujnik temperatury. Ci, u których w ciągu dnia była ona wyższa, wykazywali silniejsze objawy depresji. Jak podkreślają naukowcy, zmiany temperatury ciała mają więc potencjał stanowić istotny czynnik w rozwoju depresji. Jednocześnie wskazują na paradoks, że podgrzewanie ciała powoduje uruchomienie naturalnej samoregulacji, czyli schładzania na przykład w postaci pocenia się, a to dalej łagodzi stany depresyjne. To kolejne potwierdzenie, że temperatura i pogoda mają wpływ na nasze samopoczucie. Gospodarka hormonalna ma ogromny związek również z warunkami pogodowymi, to znaczy raczej w sensie, jeśli jest chłodno, jeśli jest ciemno, zimno, oczywiście ten nasz układ hormonalny musi dostosować organizm do takiego właściwego funkcjonowania. Natomiast jako takiego bezpośredniego sami wpływu nie mamy, jeśli już, to raczej podając mikroelementy albo witaminy, na przykład właśnie witamina D, która jest z jednej strony witaminą, ale ona również jest w chwili obecnej wręcz zaliczana do hormonów. To ogromnie również wpływa na samopoczucie pacjentów naszych, jednak niedobór tej witaminy może powodować właśnie takie zaburzenia nastroju, a nawet do depresji włącznie.
Niestety na niedobory witaminy D cierpi znaczna część Polaków z uwagi na położenie geograficzne naszego kraju. Endokrynolodzy zalecają określić poziom niedoboru, a dopiero potem witaminę D suplementować. U osób powyżej 65 roku życia przez cały rok osobom młodszym wspieranie odporności w ten sposób zaleca się w okresie od września do maja. Jak się okazuje, w poszukiwaniu wyższych temperatur i tak brakujących promieni słonecznych, a tym samym lepszego nastroju, wiele osób w okresie jesienno-zimowym wybiera również inne metody. Bardzo często jest tak, że ktoś przychodzi, że jest właśnie brzydka pogoda i chciałby skorzystać z solarium i po wyjściu na przykład często mówi, o, poprawił mi się właśnie bardzo humor. Myślę, że to już jest w kwestii głowy, że jednak przychodzimy tutaj i korzystamy, nieważne z jakiej lampy, to, że po prostu już się położyliśmy na tych lampach, to gdzieś tam sprawia te endorfiny szczęścia, dostarczenia witaminy D, no i zrobienie też coś dla siebie i nawet takie parę minut to też jest właśnie wyłączenie się od tego szarego codziennego dnia. Najnowsze wyniki badań naukowców z San Francisco jednoznacznie nie dowodzą, że pomiędzy podwyższoną temperaturą ciała a depresją istnieje bezpośredni związek. Niemniej ich autorka wskazuje, że korzystanie z ciepłych kąpieli w szerokim rozumieniu może faktycznie zmniejszać objawy. Taka wiedza może w przyszłości zaowocować nowymi metodami w leczeniu. Dotychczas, jeżeli chodzi o przyczyny depresji, najczęściej uważa się, że jest to albo choroba genetyczna, albo jest to wynik niewłaściwego działania neuroprzekaźników w mózgu. Mówi się o czynnikach stresowych. Przyznam, że w mojej praktyce terapeutycznej nie spotkałem się z takim podejściem, ani też z taką obserwacją, jakoby osoby, które mają depresję, skarżą się na objawy depresji, jednocześnie w jakiś sposób temperatura ciała by korelowała z tym, iż osoby bardziej doświadczają objawów depresji. Co zdaniem psychoterapeuty nie oznacza, że opublikowane wyniki dotyczące tej kwestii nie stanowią przełomu w kontekście stosowania farmakoterapii połączonej z psychoterapią. Jest zatem nadzieja na pojawienie się nowych metod nie tylko leczenia, a może i zapobiegania depresji. Taka była środa. Zapraszam jutro. Do zobaczenia.